Wojciech Grzesiak. Well, I'm registered as jednoślad.pl, but I'm from ścigacz.pl. But well, Wojciech Grzesiak, jednoślad.pl. Let's keep it that wrong way. Okay. Cześć, z tej strony Wojtek Grzesiak, ścigacz.pl. Witam Was ze słonecznej hiszpańskiej Marbei. Po co tutaj się zjawiłem? Zjawiłem się tutaj po to, żeby przetestować ten oto motocykl. Jest to Kawasaki Eliminator 500. Oczywiście, zanim przejdę do rzeczy, no to przydałby się pewien rys historyczny. No i tak, Kawasaki Eliminator 500 był produkowany w latach, już Wam mówię, od 1985 do 2007. I co ciekawe, tylko raz w historii, przynajmniej z tego, co ja znalazłem, tylko raz w historii był oferowany z silnikiem w układzie V i to była 250. Natomiast w pozostałych przypadkach to były silniki rzędowe, a nawet jednocylindrowe, ponieważ w ostatnich latach swojej produkcji tego poprzedniego eliminatora był to motocykl oferowany z silnikiem o pojemności 125 cm. sześciennych. No i teraz wjeżdża na scenę nowy Eliminator 500, który został zaprezentowany pod koniec ubiegłego roku i on ma silnik dwucylindrowy, rzędowy o pojemności 451 cm sześciennych, który daje moc 45 koni mechanicznych i 42 Nm momentu obrotowego. To jest oczywiście z małym hakiem, w każdym razie spełnia wymagania, żeby mógł się nadawać dla osób, które mają prawo jazdy kategorii A2. No i teraz, dlaczego Kawasaki w ogóle postanowiło wskrzesić Eliminatora? No bo to jest taka historia dość ciekawa, która za tym stoi, a mianowicie no, Kawasaki ma swój hit w postaci Vulcana S, ale Vulcan S ostatnio zaczął gorzej się sprzedawać na rzecz Hondy Rebel i na rzecz Royal Enfield Meteor 350 oraz innych motocykli, jak to ładnie ujmują, pokazano nam dane z największych rynków, no i tutaj cały na biało, a właściwie na czarno, bo na biało niestety na razie tylko w Stanach, wjeżdża Eliminator. Jest to motocykl, jak widzicie, dość prosty, o minimalistycznym wyglądzie. Jego trzon stanowi stalowa rama kratownicowa i tutaj powiedziano nam, że ta rama to jest rama wzięta z Ninja 500, no i troszeczkę przerobiona. Motocykl oczywiście ma być niedrogi, ma być przyjazny w użytkowaniu, przyjazny w serwisowaniu i występuje w dwóch wersjach. Tutaj no niestety jest wersja podstawowa, natomiast wersja SE jest bardziej interesująca i lepiej wyglądająca, ponieważ ma mini owiewkę z przodu, ma harmoniki na lagach, ma port USB-C do ładowania telefonu i tutaj w zwykłej wersji rama jest pomalowana w czarnym macie, natomiast w wersji SE rama jest pomalowana po prostu czarnym akrylem. No i wygląda to troszeczkę lepiej. Sam kolor też jest czarny, natomiast jest taki troszeczkę bardziej błyszczący na zbiorniku paliwa. Co jest tutaj bardzo fajne, to on już na dzień dobry jest przyjaznym motocyklem, ponieważ siedzisko jest umieszczone na wysokości 735 mm. No i teraz możecie z tym ewentualnie zrobić dwie rzeczy. Możecie dać jej niżej, zamawiając kanapę o wysokości 715 mm, albo może być kanapa wyższa, wtedy siedzisko jest na wysokości 765 mm. Ja testowałem kanapę z kanapą bazową i z kanapą podwyższoną. No i kanapa podwyższona, mogę Wam powiedzieć, że daje troszeczkę bardziej neutralną pozycję, jeżeli chodzi o nogi. No i bo już sam w sobie ten motocykl ma pozycję bardzo, bardzo
zrelaksowaną. Zawieszenie jest dość proste, no bo mamy widelec teleskopowy, klasyczny, z tyłu mamy dwa amortyzatory z regulacją napięcia wstępnego sprężyny. Ja akurat nic w tym nie zmieniałem, do tego z przodu koło ma średnicę 18 cali, z tyłu ma średnicę 16 cali i felgi są ubrane w opony IRC. Tak, mi się to też skojarzyło z Internet Relay Chat i ze starymi czasami internetu, natomiast no nie znam tej marki, zabijcie mnie, ale jej nie znam, natomiast no, choć jest to motocykl miejski, jest reklamowany jako sprzęt miejski, no to my go oczywiście przegoniliśmy troszeczkę po górskich drogach Andaluzji, tutaj w okolicy i powiem Wam, że momentami po prostu przeszkadzały w dobrej zabawie podnóżki i byli tacy, którzy w ogóle tutaj te dzyndzle, co są, to starli je do zera. Tak się dobrze bawiliśmy. Tak na dobrą sprawę, człowiek chciałby się do czegoś przyczepić i za bardzo nie ma do czego, bo po pierwsze, motocykl ten jest wygodny, po drugie, wygląda całkiem przyzwoicie, ma taki wypłaszczony styl, tutaj tylny błotnik to jest oczywiście nawiązanie do starych eliminatorów, no gdzieś tam tłumik troszeczkę nie do końca pasuje, natomiast w ogólnym rozrachunku ten motocykl jest po prostu ładny, dobrze się prowadzi, jest wygodny i przy tym też jest niedrogi, ponieważ za wersję bazową musicie zapłacić 31 800 zł, natomiast wersja SE kosztuje 33 800 zł i w zasadzie, no, jak już bardzo się uprę, to znajdę jeden minus w postaci lusterek, ponieważ w mojej opinii lusterka zapewniają troszeczkę za słaby obraz tego, co się dzieje za nami. I miałem wrażenie, że ilekroć lusterka poprawiałem, żeby widzieć lepiej, to one z powrotem wracały do swojej pozycji. No i do tego jeszcze mamy prosty wyświetlacz, gdzie możecie podejrzeć między innymi, oprócz rzeczy oczywistych, możecie podejrzeć, jaki został Wam zasięg do momentu, kiedy będziecie musieli odwiedzić stację benzynową. Możecie podejrzeć też spalanie. Zbiornik paliwa ma tutaj, jeśli dobrze pamiętam, 13 litrów pojemności. I w moim przypadku spalanie było rzędu między 4,4 a 4,6 litra na 100 km i no właśnie, okazuje się, że masa nie miała tutaj nic do rzeczy, ponieważ Piotr z jednośladu, który no, jest znacznie lżejszy ode mnie, też miał podobny wynik, także motocykl ten jest bardzo ekonomiczny. Komu go polecam? Polecam go początkującym przede wszystkim, ale nie tylko, bo wiem, że jest dużo osób, które przychodzą na zasadzie, bo kiedyś zrobiłem prawo jazdy, kiedyś tam czymś jeździłem, no i chciałbym wrócić na motocykl i chciałbym kupić coś, czym będzie mi się dobrze jeździć. No i tutaj wkracza właśnie Kawasaki Eliminator 500. Także zanim wy robicie sobie o nim opinię na podstawie tego, co zobaczycie, co wyczytacie na podstawie całej marketingowej ideologii, to polecam Wam skontaktować się z najbliższym dealerem Kawasaki i dowiedzieć się, kiedy możecie się zapisać na jazdę próbną, bo jest to nowy, ciekawy i wydaje mi się, że całkiem dobry gracz w segmencie motocykli dla początkujących, w segmencie motocykli dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2. Jedyne, czego ja bym sobie życzył, to żeby w katalogu akcesoriów pojawiła się osłona pod silnik, ponieważ ta osłona pod silnik wtedy bardzo ładnie uzupełniłaby tutaj cały kształt. No ale nie przedłużając, zadzwońcie, sprawdźcie, przejedźcie się, bo być może okaże się, że jest to motocykl dla Was i będziecie się na nim świetnie bawić. Ze słonecznej, no nie do końca ciepłej Marbei mówił do Was Wojciech Grzesiak, ścigacz.pl.